Mercosur, czyli ostatnia walka Emmanuela Macrona. Ja nazywam się Piotr Rys, zapraszam do Polityki Wielkich Obszarów, zapraszam do subskrypcji, do lajków, do komentarzy, zapraszam również do moich książek. Jest takie od lat wiszące nad Unią Europejską porozumienie lansowane przez obecną cesarzową Ursulę von der Leyen z krajami Ameryki Łacińskiej pod kryptonimem, nazwą Mercosur, które ma dotyczyć zmiany systemu handlowania pomiędzy tym kontynentem a Unią Europejską, w tym sensie, że będą tu specjalne klauzule uprzywilejowania, szczególnie jeśli chodzi o produkty rolne, ale również w drugą stronę produkty przemysłowe, które będą trafiały na rynki Ameryki Łacińskiej. Można powiedzieć, że z tego powodu handel, tak zwany wolny handel światowy, będzie miał się dużo lepiej. Unia Europejska i przynajmniej część państw Unii Europejskiej na tym sporo zyska, ale jak zwykle pytanie jest to, co z tego wynika tak naprawdę, oprócz tego, że w pewnych branżach pewne firmy, pewne grupy inwestycyjne zarobią najprawdopodobniej krocie. Sprzeciw Francji, generalnie prezydenta Francji Macrona przeciwko tej umowie jest podyktowany tym, że sektor rolniczy, który zawsze był w oczkiem głowie polityki francuskiej, jeśli chodzi o wspólną politykę europejską, będzie bardzo mocno zdruzgotany, jeżeli ta umowa w kształcie, w którym jest przewidywana, zostanie zrealizowana. Poprzednio udało się jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, kiedy Ursula von der Leyen poszukiwała tutaj dla siebie zwolenników, no to zgodziła się na żądanie Macrona, żeby wstrzymać dalsze rozmowy z krajami Ameryki Łacińskiej po to, żeby dalej nie zadrażniać sytuacji, ale równocześnie były sygnały pokazujące, że nie będzie żadnego zwrotu w tej sprawie, aczkolwiek temat ucichł, no bo była kampania do Europarlamentu, żeby jeszcze bardziej nie drażnić rolników. Niemcy za to mają do tego stosunek zupełnie inny, z tego prostego względu, że tam problemy agrarne są zupełnie na innym poziomie. Generalnie rzecz biorąc, w systemie polityki niemieckiej, zarówno tej, która dotyczy formułowania, formatowania elektoratów, jak i kwestii ekonomicznych, nie jest to jakiś istotny problem. Niemcy wolą postawić w dalszym ciągu na przemysł, szczególnie na przemysł samochodowy, i sprzedawać swoje wyroby na kraje w krajach Europy Łacińskiej, niż tutaj robić sobie jakiś w dalszym ciągu problem z rolnictwem. Tym bardziej, że jest to również problem cywilizacyjny. Nie ma sukcesji w gospodarstwach niemieckich. Jest ona tak naprawdę znikoma, więc jeżeli ziemia rolna dostanie się generalnie w ręce wielkich konglomeratów rolniczo-przemysłowych, no to nie będzie z tym większego problemu. Nie zaszkodzi to żadnej ekipie, która by w Niemczech rządziła, co oczywiście to prowadzi do daleko idących skutków zarówno społecznych, cywilizacyjnych, jak i ekonomicznych, no bo z drugiej strony będziemy mieli do czynienia tylko i wyłącznie z gospodarką wielkotowarową, uzależnioną od koniunktur międzynarodowych, tym samym rodzi pytanie o bezpieczeństwo. Ale Emmanuelowi Macronowi nie chodzi o sytuację bezpieczeństwa europejskiego, dlatego że on w ogóle mógł od samego początku blokować to porozumienie. Zgadzał się, rzecz polega na tym, że żeby zrozumieć politykę francuską i niemiecką w ramach Unii Europejskiej, trzeba przestać myśleć w kategoriach interesów państw. Bo jak do tej pory to, co mówię, wydaje się, że jedni i drudzy ze względu na inną konfigurację reprezentują odmienne interesy swoich państw. No to jest z jednej strony prawda, z drugiej strony nieprawda, z tego względu, że nie chodzi o kwestię obiektywnego podejścia do tematu, tylko rzecz polega na tym, że różne tutaj są komplikacje natury w polityce wewnętrznej. Dla Emmanuela Macrona ważną sytuacją jest to, żeby jako odchodzący prezydent zostawił po sobie spuściznę, gdzie będzie przynajmniej, jak pan Mitterrand, pamiętany jako wielki prezydent Francji, dlatego nie może się zgadzać na rzeczy, które
mu to uniemożliwią. To ma ważne znaczenie dla niego z tego względu, że on jest jeszcze zbyt młody na to, żeby generalnie zakończył swoją działalność publiczną. Musi mieć jakieś miejsce, no i bazą tego miejsca oczywiście musi być Francja. Narażając się na problemy wewnątrz francuskie związane z tym, że nie udzieli poparcia własnemu rodzinnemu rolnictwu, bo to jest, proszę Państwa, również część przemysłu rolno-spożywczego, która zostanie tutaj mocno zakwestionowana. No już nie mówiąc o tym, że Amerykanie swego czasu zrobili Francuzom psikusa, kiedy zaczęli na stokach Kalifornii uprawiać winorośla i potem lansować swoje kalifornijskie wina, które zresztą możemy sobie w sklepach w Polsce jak najbardziej kupić. Dotyczy to też Afryki Południowej, jako takich krajów jak Chile, w których te produkty są i one rynkowo nie odbiegają od francuskich. Francja traci swoje atuty, które w zakresie tej branży miała do dyspozycji, więc traci też przychody, traci też pewne dochody, choć one już nie są tak znaczące jak były kiedyś. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją taką, gdzie nie ma możliwości takiej, żeby w prosty sposób skapitulować, powiedzieć, że robimy nowy porządek w Europie, stawiamy na nowe kierunki rozwoju, w związku z tym niektórzy będą musieli się do tego dołożyć poprzez to, że stracą pracę, stracą dochody, stracą swoje mienie, stracą swój styl życia. Więc stąd jest blokada, jeśli chodzi o Macrona. Ale chcę pokazać też sytuację, która idzie w drugą stronę, ponieważ nie tak dawno był spór publiczny, bezpośrednio personalny pomiędzy panem Scholzem, panem Macronem dotyczącym sprawy ceł na elektryki. No i tutaj pan Macron szedł w drugą stronę, to znaczy uważał, że nie ma problemu w tym, żeby nałożyć na subsydiowane przez rząd chińskie wyroby, jeśli chodzi o automotyw. Z tego między innymi względu, że Francja praktycznie rzecz biorąc do Chin nie sprzedaje swoich wyrobów motoryzacyjnych w przeciwieństwie do Niemiec. No i tutaj Niemcy mają problem, bo ile na początku podchwycili tą kwestię ustanawiania ceł na automotyw z Chin, to z drugiej strony mają z tym problem, że to nie jest taka prosta gra, między innymi dlatego, że spora część tej produkcji to jest tak naprawdę produkcja firm niemieckich wytwarzana na terenie Chin. I marża tutaj, którą no, jest kaszowana przez te firmy, odbywa się właśnie na rynku niemieckim za pośrednictwem rynku chińskiego. I to jest właśnie problem polegający na tym, że to rozstrzygnięcie może powodować, że albo się ten biznes branży samochodowej przestanie się w ogóle opłacać i zacznie mieć bardzo poważne problemy, a to oznacza, że setki tysięcy miejsc pracy z najwyższego pułapu, z najwyższego poziomu, więc z punktu widzenia państwa dobrze opodatkowane, dobrze rozliczone, mówiąc po polsku, ozusowane, dające bardzo potężny wpływ wpłaty na tańsze ubezpieczenia społeczne i emerytalne, zostanie zakwestionowane, no i prawdopodobnie ludzie sobie gdzieś tam jakąś pracę znajdą, bo nie będą mieli wyboru. Część jej nie znajdzie, więc pójdzie na zasiłek państwowy, a ci, którzy znajdą, znajdą w niskopłatnych usługach, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli odetniemy branżę IT i powiedzmy branże, które są związane bezpośrednio z naukami, czyli weźmiemy pod uwagę usługi proste, tutaj rzadko kto może zarabiać pieniądze na przyzwoitym poziomie. One są trudno porównywalne do tego, co zarabiają wykwalifikowani robotnicy w firmach automotive. I to jest tylko część tego problemu, jeśli chodzi o same Niemcy. Niemniej Francja zyskała koalicję na cła przeciwko Niemcom i parę dni temu doszło do tego, że cła zostały te przyjęte przeciwko Chinom. Oczywiście sprawa z drugiej strony będzie otwarta. Niemcy mają swoją odpowiednią moc do tego, żeby tutaj coś spróbować pozmieniać. Podobnie Francuzi uderzyli w kwestię tego oczka takiego, które pozwala na to, żeby zastąpić paliwa ropopochodne paliwami syntetycznymi, w czym Niemcy mają swoją określoną specjalność.
I można by tutaj popatrzeć na to w ten sposób, że Niemcy grają jedną grę, drugą grają Francuzi, więc gdzieś w którymś miejscu panowie powinni usiąść i się domówić co do tego, jak to powinno wyglądać, gdzie kto komu ustąpi, bo z drugiej strony pamiętajmy w dalszym ciągu kwestia rozwoju energetyki jądrowej w Europie jest sprawą nierozstrzygniętą. Dotyczy to w jeszcze większym stopniu Francji niż Polski, bo póki co my raczej tego nie mamy i czy będziemy mieli, to się znak zapytania robi coraz większy. No ale wracając do tego całego układania, to znaczy należałoby się spodziewać, że liderzy tych partii i rządów, którzy reprezentują swoje kraje, no zobaczą, jaką mają rozbieżność i zbieżność w wielu różnych miejscach i postarają się zawrzeć w tym układzie jakąś rozsądną gradację i granicę, gdzie kto do którego miejsca może się posunąć, ale nic z tego nie wynika, pomimo że zarówno pan Scholz, jak i pan Macron reprezentują dokładnie tą samą europejską grupę polityczno-programową. Nie w tym sensie, że wszyscy należą do tej samej partii politycznej, ale należą do tej samej większości, która rządzi w Komisji Europejskiej, rządzi w Parlamencie Europejskim i wywiera strategiczny wpływ na decyzje podejmowane przez Komisję Europejską. Przy czym pani Ursula jako obiektywna, bezstronna Niemka generalnie rzecz biorąc nie potrafi inaczej podchodzić do tematu niż patrzeć na całość zagadnień europejskich, w tym handlowych, przez pryzmat okularów prosto z Niemiec. Więc to jest, ja to podkreślam z tego względu, bo niedawno czytałem panu Serafinie, który będzie komisarzem do spraw budżetu Unii Europejskiej, gdzie podkreślono, że tutaj istota rzeczy polega na tym, że trzeba być bezstronnym, nie można forsować interesu własnego kraju. Zawsze to słyszymy, kiedy ktoś z Europy, z naszej części Europy w Unii Europejskiej obejmuje jakąś bardzo istotną wpływową funkcję, wówczas zawsze pojawiają się tego typu zastrzeżenia. W przypadku Francuzów i Niemców tych zastrzeżeń się nie czyni, co jest między innymi przejawem taka sytuacja, gdzie Francja ma ponad 6% deficyt finansów publicznych, dopuszczalny jest do 3%, my mamy jakieś tam 3,5%, no i generalnie rzecz biorąc oczywiście Francja to Francja, nic się tu specjalnego nie dzieje. Pytanie tutaj, które się pojawia, to jest to, czy to rozdrganie takie między Francją a Niemcami rzeczywiście będzie prowadziło do tego, że Francja w końcu pójdzie po rozum do głowy i zacznie być bardziej asertywna i przestanie ulegać Niemcom. No, to jest pogląd, który by się wydawał, że płynie ze zdrowego rozsądku, ale on ma jedną istotną wadę. Otóż w dalszym ciągu te grupy polityczne, które sympatyzują z Macronem bądź są w opozycji, ale stanowią tak zwany centrole francuski, widzą swoje przewagi w tym, że będą się wiązać z Niemcami, będą się wiązać z Unią Europejską, ponieważ tam widzą możliwości do zrealizowania ostatniego panaceum, jakie jest w istocie na stole. Chodzi mianowicie o wspólny dług unijny. Francja ma bardzo mocno ograniczone możliwości, dlaczego zadłużania się, jest jednym z najbardziej zadłużonych państw w Unii Europejskiej, co oczywiście krępuje ruchy każdemu rządowi francuskiemu. Nowy premier, który teraz został powołany, już mówił o tym, że potrzeba oszczędności na poziomie 40 miliardów euro w przyszłorocznym budżecie, no ale jest gotowy to rozłożyć na najbliższe parę lat, bo generalnie rzecz biorąc nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby francuskie państwo mogło coś takiego wytrzymać. Równocześnie oznacza to budżet cięć, więc jak się domyślamy, cięcia będą wszędzie tam, gdzie mocarstwa raczej tych cięć nie prowadzą, czyli między innymi w polityce bezpieczeństwa na różnym sposobie traktowanym i rozumianym, no i również w polityce skierowanej w stronę utrzymywania substancji państwowej. To jest zresztą typowe, dlatego że pozostałe sektory są nie do ruszenia z tego względu, że dopóki Macron jest prezydentem, który jest dzisiaj w zdecydowanej mniejszości w swoim parlamencie, nie będzie mógł lansować bardziej ostrych rozwiązań z tego prostego względu, że rząd mu upadnie,
on może zostać poddany usunięciu przed końcem kadencji z tego urzędu, no i znowu Francja będzie płonąć, a tam naprawdę niewiele do tego brakuje. W Niemczech mamy sytuację dość podobną, tylko odwróconą, to znaczy w Niemczech dopiero teraz, to znaczy tak na dobrą sprawę, od 2 lat zaczynają się bardzo mocno ujawniać skutki polityk wcześniej prowadzonych przez, szczególnie w ostatniej kadencji Angeli Merkel, gdzie Niemcy wydawały się, że są odporne na imigrację, na Zielony Ład, na politykę uzależnienia gazowego i no, całą masę z tym związanych problemów, jak między innymi zacofanie technologiczne. No, dzisiaj to są rzeczy, które wybuchają im po prostu prosto w twarz. Wywołuje to określone skutki polityczne, napięcia społeczne, no i okazuje się, że Niemcy pieniędzy po prostu nie mają, stąd wielkiego rodzaju rachuby na to, że na przykład Niemcy odbudują Ukrainę, czy pójdą na wspólny dług z Francją, nie są możliwe do zastosowania i pytanie, dlaczego Niemcy nie chcą się zgodzić na to, żeby Europejski Bank Centralny mógł w imieniu Unii Europejskiej zaciągać nieograniczoną ilość długo do tego, żeby finansować w podobnym stylu jak Stany Zjednoczone swoje różnego rodzaju problemy i polityki, które uważa, że są właściwe i słuszne. Otóż sprawa jest stosunkowo prosta, bo ona znowu wraca do polityki wewnętrznej. Mianowicie Niemcy byłyby w przypadku wspólnego długu największym żyrantem i oznaczałoby to, że spora część budżetu krajowego byłaby zależna od budżetu wspólnego, od budżetu unijnego, no bo Komisja Europejska, która by w imieniu tych rządów zaciągała ten dług, musiałaby mieć nadzór i kontrolę nad wydatkami, nad tymi środkami, stąd jest to powiązanie, które się pojawiło w KPO, dzisiaj rozciągane również na politykę spójności i inne polityki do tej pory praktykowane w Unii Europejskiej na tak zwaną praworządność. I ostatni podcast, w którym komentowałem to, jak Giorgia Meloni jest oskarżana o to, że pałuje biednych, niezadowolonych Włochów, to jest jeden z przejawów przygotowania do tego, żeby wprowadzić Giorgia Meloni na ten sam pułap grillowania, który przeżyła do niedawna Polska, konkretnie niewłaściwy rząd źle w Polsce wybrany. To są sytuacje, w których właśnie nie liczą się interesy państwowe, liczą się interesy poszczególnych grup politycznych. I żeby taka grupa polityczna, która rządzi w Niemczech, czy ta, która będzie rządziła, bo to jest generalnie rzecz biorąc też ten sam układ polityczny tak naprawdę, czyli tak zwana w cudzysłowie chadecja, potrzebuje mieć wolne ręce w tym, żeby w Niemczech można było podejmować decyzje finansowe, budżetowe, takie, które będą Niemcom odpowiadały, które będą w lepszy sposób gwarantowały możliwość rządzenia bez oglądania się na to, co chcą inni, czego inni oczekują, jakie mają problemy i w tym zakresie byłoby to ograniczanie możliwości swobody ruchu rządu w Berlinie. Więc na to zgody nie ma, chociaż z drugiej strony no, logika by podpowiadała, że tych pieniędzy byłoby wystarczająco dużo, że dla wszystkich mogłoby starczyć. To jest oczywiście takie opowieści o żelaznym wilku. Tutaj w tym nic tak naprawdę nie ma. To jest czysta propaganda. Generalnie tam, gdzie się pojawiają, że nie tylko pieniądze, ale pojawia się władza, zawsze na stole leży konkret i leżą określone wymagania, zobowiązania i ograniczenia, więc w Berlinie nie ma zgody na to, żeby jakaś komisja europejska nawet, która jest poddana do pewnego stopnia ich kontroli, uzurpowała sobie prawa, które rzeczywiście wprowadzą Berlin do Unii Europejskiej na takich zasadach, jak chcą, żeby w tej Unii Europejskiej funkcjonowała Grecja, Polska, Estonia, Hiszpania czy inne państwa, czyli pozbawione tak naprawdę ruchu i manewru do decydowania o tym, w jaki sposób można zarządzać swoim krajowym, narodowym budżetem. I to jest podstawowa oś sporu, której już wielokrotnie, jak mówiłem o Francji, o Niemczech, na to zwracałem uwagę, że Francja w tym wysiłku nie ustępuje. Francja chce ze względu na swoje ograniczenia, na niemożność wynikającą z polityki wewnętrznej, żeby wpompować w swoją gospodarkę dodatkowe dziesiątki miliardów euro, potrzebuje wspólnego długu, przynajmniej dla strefy euro, co oczywiście nie, na tym się nie skończy.
Niemcy się przed tym bronią. Niemcy chcą zachować tutaj prawo do swobody, do dyspozycji, po to, żeby dana aktualna władza, która rządzi, mogła rządzić dalej. Jak to się przekłada na interesy państwa, czy francuskiego, czy niemieckiego, no to jest takie stare biblijne powiedzenie: po owocach ich poznacie i po owocach ich poznajemy. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli weźmiecie państwo pod uwagę każdy główny sektor, główną tak zwaną w cudzysłowie strategię ekonomiczną prowadzoną przez Republikę Federalną Niemiec, czy strategię społeczną, wszędzie tam mamy do czynienia z nas postępującym bałaganem, z porażką. Natomiast jeżeli zapytam się, czy widać gdzieś jakieś stąd wyjście, no to generalnie rzecz biorąc tego nie ma. Niezgoda na centralizację Unii Europejskiej, w której rządzą Niemcy i Francja, jest właśnie podyktowana tym, że nie można uzależniać własnego losu od ludzi, którzy generalnie rzecz biorąc robią, co uważają, ale nie uważają, co robią. To nie jest tak, że my mamy znowu płacić cudze rachunki, bo gdzieś ktoś nagle odkrył jakąś wiekopomną ideę walki z klimatem albo otwierania nieroztropnie granic na każdego, kto tutaj przebywa. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcje, no i dziękuję szczególnie tym, którzy nabyli moje książki. Zapraszam na następny raz.